Broken Night Radio. Broken Night Radio. Broken Night Radio. Broken Night Radio. Jedziemy. 16 września. Tak jest. 2021 roku. Czwartek. Godzina 20:21. Dzisiaj jest czwarteczek, czwartunio, czyli mały piątek, piąteczek, piątunio. I dzisiaj wyjątkowo w czwartek gościmy Patryk i Julia. Witamy Was bardzo serdecznie. Dziękujemy za zaproszenie. Jest nam niezmiernie miło. Nam również. Zawsze jest bardzo miło, jak Was spotykamy. A dawno się nie widzieliśmy. Prawda? Ostatnio w niedzielę. Tak. Tak. Dokładnie. Bo w niedzielę była likwidowa niedziela. Było bardzo fajnie. Cieszę się, że pogoda dopisała. No, co prawda było mówione, że będzie padać. Na szczęście opady pojawiły się dopiero dzisiaj. Tak sobie myślałam, że cieszę się, że one nastąpiły dzisiaj, bo rzeczywiście gdyby takie opady miały wystąpić w niedzielę, mogłoby być trochę słabiej z nami. Aczkolwiek mieliśmy tam też daszek, więc poradziliśmy sobie. Wszystko było. Nie, no, tam się wszystko zgadzało, naprawdę. To prawda. Pyszne piwko, piękna pogoda, no i dobra muzyka. Tak jest. We Free Chimneys zawsze jest przyjemnie i na ich terenie tam tutaj. Tak, ciekawe miejsce, naprawdę. Bardzo, bardzo i dużo, mnóstwo jeszcze tam przestrzeni do odkrycia. Oj tak, prawie odkryliśmy nową. Prawie. Ale to był fanstart. Było blisko. No, gdyby nam nie był potrzebny prąd, albo gdybyśmy mieli swój agregat, to myślę, że moglibyśmy zrealizować plan. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Tak jest, dokładnie. Tak jest. A teraz powiedz nam, co przygotowałeś na dzisiaj? Dzisiaj zagram dwa seciki. Super. Tak, zacznę od oldschooli, a skończę na drum and bassach, czyli liquidach pomieszanych z deepami. Pięknie. Tak to zrobię. O kurde. No to rzeczywiście takie przygotowanie do jutrzejszego piąteczku. Tak, oczywiście, że tak. A macie jakieś plany na jutrzejszy dzień? Oj tak, oprócz mamy... Oprócz pracy. Tak, tak. Od mam... siódmej. Tak, chcę odpocząć. A w weekend co robicie w weekend? W weekend mam nagrywkę z MC Grabą. Pozdrawiam go serdecznie z tego miejsca. Także tam będziemy robić wspólną nagryweczkę. No i taki plan na sobotę, jest sobotę wieczór i zobaczymy, do której to się przyciągnie. Oczywiście. No właśnie. Nic nie wiadomo, czyli będzie, no najważniejsze, że czas Was nie ogranicza. No nie, w weekend nie. No, to najważniejsze. Dokładnie. A co do weekendu, to dlatego w czwartek jest audycja, bo w weekend jest grzbietek. Na który, tak, grzbietek. Piesek. Piesek, grzbietek, ale generalnie jest to nazwa król kolektywu, który ma też swoje korzenie w Łodzi. Pozdrawiam Patryczka, który mieszka w Łodzi i robił też to, też na UDTK łaził i się zaraził tą energią i tam poznał fajnych ludzi tam w Krakowie i działają. Tak jest, no. Tak jest. Dlatego też zresztą osoby z Grzbieteka na pierwszym i na drugim Boruteku były, grały u nas, także bardzo się cieszymy. No i my teraz cieszymy się też, że możemy jeszcze pojechać. Co prawda, no rzeczywiście może zimniejsze noce, czy coś tam, no ale... Czy coś tam.
No ale pamiętajmy, że to ostatni moment rzeczywiście w tym roku może być, żeby gdziekolwiek pojechać i jeszcze sobie spędzić czas właśnie w fajnym towarzystwie, w chillowym miejscu. Prawda, więc prawda. Może jeszcze warto się właśnie tam wybrać. Jeżeli byście chcieli się wybrać, byście potrzebowali lokalizacji, to jak będzie tylko udostępniona, to my chętnie też pomożemy ją znaleźć. Cóż, Lechu, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć? W sumie to niewiele można powiedzieć. Ciekawą sytuację można powiedzieć, tylko że mamy ciekawą sytuację w Łodzi obecnie. Ponieważ z tego co nam wiadomo, Soda w tej formie chyba przynajmniej kończy swoją działalność, zostaje P29 i w zasadzie mamy ciekawą sytuację, bo tak naprawdę ten czas zimowy też na pewno będą ludzie chcieli się bawić, a może nie być gdzie. Tak, jak nas tak. zamkną, to owszem. Tak, jak nas nie zamkną. Oczywiście no. zakładamy ten pozytywny scenariusz, że nie tak będzie żadnych tutaj zamknięć. Natomiast na pewno coś się znajdzie, nie ukrywajmy. No tak, naprawdę jest ciężko. No tak? nie jest gdzieś łatwo, tam... tak. Myślę, że promotorzy mają nie rada tu zagwozdkę, jeżeli chcą zrobić coś w Łodzi, a w Łodzi ludzie też są stęsknieni za dużymi bibami, a tu nagle się może okazać, że nie ma gdzie je zrobić, nie? Tak. Tak jest, tak jest. Także taka ciekawa sytuacja do rozkminienia temat. Myślę, że może coś się w tym temacie wydarzy. Nie no, jestem przekonana, że po prostu jakby... Natura nie akceptuje wolnej przestrzeni, zawsze jest wypełniana czymś, więc tam gdzie się robi luka, zaraz coś jest wypełniane, więc coś na pewno też oczywiście znajdzie. Albo się wypełni czymś innym, no lepiej, żeby się jednak jakimś klubem konkretnym... Wypełniła, nie, czymś innym. Tak, taka sytuacja nie do pomyślenia, no Łódź, gdzie, no nie? No, gdzie stała naprawdę tą muzyką od zawsze, odkąd pamiętam, tak naprawdę. Tak. No i teraz nagle co? Teraz był UDS i będą teraz, przepraszam, w sobotę, jutro. Także też Łodzian zapraszam, bo myślę, że ciekawa opcja tam jest, bo... Trzy sceny są drum and bassowa, psytrance'owa i techno. Wszystko fajnie, tylko że jak będzie zima, tylko, mimo że nie wszystko. Ma techno. No nie, techno. Kiedyś było na UDS-ach i jakby też było spoko. Kiedy było? Było kiedyś. To nie za moich czasów. Było za twoich też, bo byłaś i bawiła. Tak jest. Nie pamiętam. Tak jest, nie pamiętasz. Ciekawe dlaczego. Bo nie było tego. Tak. W każdym razie. Także w tą sobotę jest, że tak powiem, w Łodzi gdzie się bawić, natomiast no, jak będzie już zimno bardzo, to też już w takich miejscówach nieogrzewanych też może być problem. No ale zobaczymy, będzie ciekawe. Trzeba się ubrać ciepło. Tak. Ja myślę, też pamiętam imprezy, w których po prostu chodzi, przecież eudeteki robili świąteczne łupanie, też w miejscu, które nie było ogrzewane. Zimową kurteczkę się założyło, tak jest. Się i też bawiło się nie raz. Dało się radę, dało jasne, się radę pobawić. No. Tak jest. Ale z drugiej strony... No wiadomo, że jednak fajnie by było, żeby było ciepło w miejscu. Tak jest. Żeby tak. było można potańczyć bez kurtki, też by było fajnie. Ale potem człowiek jak się rozgrzeje, trochę się porozgrzewa i porozgrzewa, to wtedy idzie można bez kartki, bez kurtki. Bez kartki, bo gorzej grający mają. Gorzej grający, grający muszą też wtedy tańczyć, i przebierać rękoma. Graby, no. Oj tak, można tak. wtedy robić tak zwane... chyba najgorzej. Najgorzej. Można wtedy, rękawiczek nie założysz, można, nie. Można wtedy ruchy sceniczne robić. Nie tak sobie pomyślałem, że można by było rękawiczki, ale... Dokładnie. Piorę wieszam, na przykład tak. taki ruch. Piorę wieszam. Jeszcze jest oczywiście znana kula. Kula jest klasyką. Klasyka. Tak. No i kwadrat. Kwadrat też. O tak. Jeszcze... No i jeszcze wędka. Wędka. Tak. O tak. I tak. O. To i jeden... jeszcze smaruje chleb. Smaruje chleb, też pamiętajmy. Ale trzeba przyznać, że mamy ciekawe lato, prawda? Takie imprezowe, bo prawda. Już dawno chyba tak nie było. Ja przynajmniej nie przypominam sobie takiego lata, żeby było naprawdę tyle się działo.
Tak, tak, no, to prawda. To jednak troszkę zostaliśmy spuszczeni ze smyczy. Tak, nie. Zdecydowanie. No, i to jak ruszyło, to naprawdę... Kagańca ze smyczy, tak. Poszliśmy tak w tany. Poszliśmy. Tak jest. Zdecydowanie. Stąd też właśnie nie wiadomo, co będzie, a teraz jeszcze jest możliwość, także wykorzystajmy ją. Owszem. Do granic możliwości. A jeżeli chodzi o wasze sny, to miewacie jakieś? Miewamy oczywiście. Powiedzcie nam swoje. Powiedzcie nam swoje. Ostatnie chwałowe sny. Nie było fajnie. Nie. Bo nam się obaj śniły. Zęby. Razem? Znaczy w sensie nie mieliśmy wspólnego snu, ale tak, śniły nam się zęby. No. Ale wypadające. I to zepsute. Tak, no mi pękł na pół, tak. O, tak mi odszedł. Językiem pamiętam go wypchnąłem. A ja miałam co z biurą i teraz jutro idę do dentysty. Cały tydzień się zmagam z bólem. To nie był sen. Jestem sen proroczy. No to chociaż dobrze, że tak, bo tam zęby to nie najlepsze wieści i są podobnoż, chociaż mogę wziąć sennik, żeby przeczytać, ale u ciebie no to widocznie po prostu już jakby przeczucie. A może wy po prostu macie jakieś połączenie takie ze sobą, że po prostu jak jednego boli, to drugiemu się śni. Może jesteście bliźniakami. Lepiej nie. No, lepiej by było, żeby chyba jednak nie. Tego wam nie życzę. Tak, dziękuję. Życzę wam, żebyście nie byli bliźniakami. Naprawdę. Trudne sprawy. Tak. Ewentualnie. Dlaczego naj. Szopka dla reportera. O, nie, polecam. Naj. Nieprawdopodobne. A jednak. Tak. Aha, właśnie, pozdrawiamy Joannę Garnek. Pozdrawiamy. Dzisiaj jest rzeczywiście czwartek, ale to taki mały piątek, także tak. Najlepszego. Pozdrawiamy cię. A co pisze Joanna? Tak, właśnie myślała cały dzień, że jest czwartek, że jest dzisiaj piątek i uczyniliśmy dzisiaj jej piątek. O, bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczynić ci piątek w takim razie. Tak i tak też zostańmy przy tym. Tak jest. Cóż, czyli będziesz miała po prostu Joanno. Dwa piątki. Tak jest, dwa piątki. Dokładnie. Dwa piątki w jednym tygodniu. Wylez. Szaleństwo. No, to szaleństwo. No, nie wiem. To już w sumie tak. Proszę. Jutro będzie piątek od rana gorszy troszkę. Ale później już będzie. Zresztą idziecie na siódmą do pracy, tak. Czyli do 15 pracujecie. Do 15, tak jest. Proszę was, do 15 czas mija tak. Więc nawet nie zauważycie. Nie, zazwyczaj tak mija. Spać, tak. No. No już staniecie taksówką, pojedziecie. Po tych sokach. No, tak myślę, że tak będzie. Słuchaj, a w ogóle byliście na jakichś plenerkach w tym roku? Owszem. No. Byliśmy razem na plenerku. Na kempie. Na kempie byliśmy. A, tak. Nawet razem byliśmy. Tak, widzieliśmy się. Jak na kempie. Wam się w ogóle podobało na kempie? Kemp super. Ekstra, super, nie? Naprawdę. Tak. Piątek świetny, niestety w sobotę aura. Trochę przyszła, no troszkę gorzej to było. No. Najbardziej mi się podobały na kempie domki. Byliśmy centralnie przy scenie. No, nie było szansy na sen w ogóle. Spaliśmy w samochodzie. I sen jest dla mnie. A ja się mogę wyspać. Nie, przykro mi, ja już tak nie mówię. Kiedyś tak mówiłem, teraz jestem za stary. Ale już teraz jest. Muszę się przespać. Ale lepiej się wyspać, bo Ajgo niż w domku przy scenie. Tak, dokładnie. No, tak jest, to jest może ojej, być prawda. No. No ja wam powiem, że moment właśnie w sobotę, kiedy zaczęło padać, to był właśnie dokładnie ten moment, kiedy ja poszłam się wykąpać w końcu i poszłam wysuszyć sobie włosy do domku, do jednego z domków, do Hidden Noise'owego domku. Wyszłam stamtąd i w suchych włosach i zaczął wtedy padać deszcz. Także akurat tak. Wtedy po prostu, ale spoko, generalnie nie na zaczął tego padać, to nie przestał. A my jeszcze mieliśmy tą taką płachtę nad wszystkim, więc zaczęliśmy to wylewać potem, ale no przygoda. Tak, mamy pozdrowienia od Łukasza, Dzieja Profita z Torunia, pozdrawiamy cię Łukaszu. Miło było poznać. Tak jest, zajebisty secik. To prawda. I pozdrawiam Monikę, pozdrawiamy Michała i pozdrawiamy Sebastiana i zresztą wszystkich pozdrawiamy, którzy nas słuchają w ten czwartkowy wieczór. Tak jest. No i co? Lecimy z tym koksem. Myślę, chyba, Patryku. Tak, jeszcze chcieliśmy złożyć życzenia imieninowe naszej koleżance, sąsiadce Edce. Edzia, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Najlepszego. Tak jest. Duże wytrwałości. No to przy okazji, jeżeli
tak składamy życzenia, to ja też właśnie mojej prezesowej składam wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy prezesową. Osobiście, tak jest, tak prezeskę powiem wierszyk, powiem. Nie, nie. Tak, ale szybko powiem, ale Lesiu, szybko powiem. Idzie mi żyrafa wielka, lew grzywiasty, mysz maleńka, wszyscy razem z prezentami, z najlepszymi życzeniami, bo to dzień radosny wielce. Masz o jeden kroczek więcej. Brawo, brawo, najlepszego. Pozdrawiamy. Dobra, dobra, to jedziemy z tym koksem, tak także jest. Jedziemy. Gramy. We'll be right back.
We'll be right back.
too fast for me to limit all my decisions. Created the box, how I am living is by my own cause. Want to feel. But it comes.
Yo, foreign lands, talk like a native, all that is spit. I talk statements, understand the manuscript. Played it, I'm talking on tape. There's power to the haters overstand. Each and every time represent. Leaving craters in your glance. Never dating the trends and talk straight. Carry the weight, creativity. Words come to search and talk to my ability. Climbing in stance, higher in ranks. Making ends meet, hustle through man's greed. Muscle through the dark heat and the dark days. I'm looking at the stars, yet they seem to pass away. My motivation doesn't seem to last a day. But seem to last the age, my contemplation rage. No need to talk it straight, whether on tape or off, it's time to self-talk.
kind of venom that flow. So eloquent, face so low, big fat like an elephant above and beyond. And give you what you want, it hits you in the face like an Iverson. Bumps like a body in the trunk. Everybody licks shots, everybody gets drunk. And it bumps like a body in the trunk. It's 10 on the Richter scale, the scale jumps. And it bumps like a body in the trunk. Everybody licks shots, we all get drunk. And it bumps like a body in the trunk. It's 10 on the Richter scale, the scale jumps. It bumps like a body in the trunk. It bumps like a body in the trunk. It bumps like a body in the trunk. 10 on the Richter scale, the scale jumps. It bumps like a body in the trunk. It bumps like a body in the trunk. It bumps like a body in the trunk.
how that you have packed up and gone. It's been a long way down. Thank you.
Dokładnie. Ktoś tu jest na urlopie, chciałem powiedzieć. Nie wiem kto. Kochanie, a ty jesteś na urlopie? Tak, tak, zapraszam cię tu. No. Ja coś czuję, że to się źle skończy. Jesteś na urlopie? Jestem. Ona też jest na urlopie. Ale tylko w sumie do poniedziałku. Lepszy jest niż nic. Poniedziałek włącznie. Tak, z poniedziałkiem w wtorku. Do poniedziałku wieczór. I weekend, bardzo długi. Prawda, nie pamiętam, o której idę we wtorek do pracy. Ale do tej godziny jestem na urlopie. Tak, myślę, że trzeba zorientować się we wtorek o 6 rano zadzwonić do... O kurczę, normalnie. Zapobiegawcza marka. No dobrze. Shogun Audio. Szanujemy. Dziękuję pięknie. Bardzo było nam miło, jak zwykle Patrycku ciebie gościć. I w ogóle. Dziękuję za zaproszenie. Także do miłego i do zobaczenia, papa. Pa. To też chodź tutaj. No pewnie. No, no kurczę. Machać. Machać. Czy masz urlop? No niestety nie ma. Ale dziwnie słychać ten mikrofon, nie? Tak słabo dosyć. Nie wiem dlaczego. Dziwnie tak. Wy do pracy, a już jesteście po urlopie? Halo, halo. Tak. Oni są. Jakimś zawsze. Przedświątecznym. Przed świątecznym urlopem. Byle do grudnia. Trzy miesiące. Tylko, czyli... Dokładnie. Nawet nie spostrzeżecie, kiedy będzie urlop. Tak jest. Dobra, czego sobie i wam życzymy miłego, papa. Pa.